Dzień dobry, ja jestem Nerwarian, a przed Państwem Sandbox Mode. Może ktoś nie wiedzieć, co to jest Sandbox Mode, więc Sandbox Mode to jest taki tryb, gdzie można po prostu trenować. Czyli jak macie różne jakieś place'y, różne flashe, różne wardy itp. Tutaj jest to tryb właśnie stworzony po to, żeby to trenować. Ale na razie, oczywiście ten tryb jest tylko na PBE. Od razu mówię, że to jest PBE, czyli serwer testowy. Czyli kiedy wejdzie Sandbox Mode na normalne serwery? Nie wiadomo. Bardzo możliwe, że gdzieś tam w lutym, ale no nie ma nic oficjalnego, także nawet i ten mod może być dopiero gdzieś za 2-3 miesiące, także od razu mówię, nie mam żadnego pojęcia, kiedy będzie. Jak będzie oficjalna informacja, kiedy to wejdzie na normalne już serwery, no to oczywiście dadzą znać. Co do PBE, bo zawsze są pytania, a jak się dostać na PBE i TP? Proszę napisać 3 literki w Google'ach. PBE. I sobie czytać, jak się dostać i TP. I tyle. Także chciałem wam pokazać, o co tutaj chodzi. Weszło to wczoraj wieczorem na serwery. Także stwierdziłem, że trzeba coś tu nagrać i trzeba pokazać, o co chodzi. Także, jak mówiłem, tryb jest do trenowania. Aktualnie można sobie być tylko w jeden bot. Także nie wiem, czy to się zmieni. Mam nadzieję, że się zmieni, żeby można było w kilka osób trenować. To by było całkiem przyjemne, tak mi się wydaje. No bo zawsze to można komuś, znaczy można potrenować lisze różne itp. I w sumie tyle. No, lisz jest najważniejszy w sumie. Jak na przykład robicie dżunglę, no to chcecie zobaczyć, jak będziecie robić dżunglę z pomocą top lanera, prawda? Więc to by się przydało. Ale tak jak mówię, wczoraj dopiero weszło, także na pewno będą to jeszcze dopracowywać. Także od samej góry, o co chodzi? Na początku auto refresh cooldowny, czyli oczywiście cały czas macie wszystkie swoje umiejętności. Tak to działa, każda umiejętność i tak dalej. Tak samo z flashem. Tak to działa. Żeby sobie można było trenować, tutaj oczywiście daje auto refresh HP, czyli cały czas was leczy. I tutaj mana i energia, czyli tak samo, żeby wam się po prostu nie kończyła mana, czy tam też ta energia. Dalej, add gold, czyli po prostu dostajecie złotóweczki, 10 tysięcy i tyle. Możesz sobie kupić, co tam sobie chcesz. Dalej, level up, czyli oczywiście no, levele dostajemy. Dodamy sobie już max level, żeby pokazać tutaj kilka rzeczy na mapie. Okej. Co mamy dalej? Lock XP level. Tutaj oczywiście służy to do tego, że na przykład załóżmy, że słabo CS-ujecie gdzieś tam na drugim, trzecim levelu, co nie? Więc sobie dajecie trzeci level, dajecie lock XP level, żeby wam nie dawało więcej i sobie CS-ujecie, co nie, na turecie. Także coś w tym stylu, w takim celu to jest. Myślę, że spoko opcja. Dalej, co my tutaj mamy? Teleport to kursor, czyli po prostu, no wiadomka, teleportujecie się. To jest pod shift B, nie, to jest pod shift S, przepraszam. Po prostu teleport od razu w wybrane miejsce. Coś takiego. Fajna rzecz, no wiadomo, zamiast zrobić jakieś tam recallów, które trwają 8 sekund, czy branie teleporta, macie to w tej opcji. Revive, no to chyba nie muszę tłumaczyć, po prostu wstajecie, prawda, i tyle. Także nic tutaj bardziej skomplikowanego. Turret invisibility, czyli po prostu, żebyście nie mogli atakować turetów. Tak samo, żeby miniony nie mogły atakować turetu, to po to, żeby oczywiście, no nie niszczyły się turety, no po prostu. Czyli żeby się wam gra nie skończyła, że tak powiem. Dalej, możemy wyłączyć oczywiście również to, żeby turety was nie atakowały. Patrzcie, teraz atakuje. Teraz nie atakuje. Tak to działa, taki motyw. W sumie nie do końca wiem. Znaczy, no, w niektórych sytuacjach może być przydatny po prostu. Dalej, minion spawn. No to oczywiście chyba, prawda? Można zabić miniony, albo można je wrócić po prostu. Jak komuś za dużo minionów jest, to trzeba je wyczyścić. Dalej, to jest fajna opcja. 30 sekund do przodu przewijacie grę, czyli wszystkie tam miniony wychodzą itp. itd. Tak samo można sobie przewinąć do 10 minuty, żeby wyszedł Rift Herald, do 20, żeby był Baron, prawda? No i tak, co do smoków to jest inna opcja, zaraz wam ją pokażę. Reset game, no to wiadomo, resetujemy grę do samego początku, także dostajemy pierwszy level, czas się cofa, także teraz nie będę tego pokazywał, bo mam wszystko już tutaj ustawione. Tu jest najfajniejsza opcja moim zdaniem, enemy dummy, patrzcie na to. To jest wszystkie te opcje są pod jakimiś tutaj różnymi skrótami, co jest bardzo oczywiście wygodne. Macie takie laleczki, na które możecie trenować. Są brane jako champion, także można je kopać, można wszystko. I do tego służą, żeby na nich trenować po prostu. I możemy mieć również swoje laleczki. Ale w sumie do końca w jakim celu one są? No pewnie w niektórych jakichś tam place'ach mogą być. Nie wiem, doskakujesz tu, żebyś sobie przeskoczył. Może na tej zasadzie. No i oczywiście mamy opcję wyczyszczenia tych laleczek. Dalej. Nas co do smoków. O, przeniosłem tego ze sobą. A nie, nie, dobra, nieważne. Tutaj mamy dalszą strzałeczkę. Możemy sobie po pierwsze w dżungli, wiadomo, po wyczyszczeniu minionów, jeśli chcemy jeszcze raz coś tam spróbować,
to możemy sobie po prostu jeszcze raz je zrespić. No wiadomka, jak ktoś na przykład pierwszy raz dżungli daną postacią, no to nie ma sensu, żeby dawał custom game'a, prawda? Zajmowało mu to bardzo dużo, tylko po prostu sobie daje to i jest super. Także nie marnuję czasu na jakimś normalku itp. Jungle plants, czyli oczywiście kwiatki, będą się pojawiały, jak sobie to naciśniecie. Tak to działa. Chociaż po lekkim cooldownie, z tego co widzę. Ten się nawet nie pojawił, to ciekawe. Może jeszcze niedorobione. Tutaj jest tak samo oczywiście ze smokami. Wszystkie smoki, jakie chcecie mieć, możecie sobie wybrać. Jak chcecie jakiś tam rekord AP sobie pobić, co nie, no to bierzecie infernali jak najwięcej i sobie pobijacie rekord. Albo ewentualnie Mountain Drake, żeby zrobić jakiś rekord jak najszybszego barona itp. itd., prawda? Cloud, żeby być jak najszybszym. Wiecie, o co chodzi. Elder Dragon standardowo. I teraz, jakie są plusy takiego trybu? Można sobie oczywiście trenować flesze, co nie? Niektóre flesze, jak pewnie wiecie, są no nie za łatwe, prawda? Na przykład tutaj. To jest taki flesz, na którym często ludzie się gubią. Za chwilę pewnie ja też przewalę w ścianę. O właśnie. Ale widzicie, można sobie fajnie go przetrenować w ten sposób. Tak samo tutaj też jest nie za łatwy ten flesz. Pyk. Dzisiaj właśnie chwilę nad tym spędziłem i tutaj jest taki jeden flash, którego nigdy w życiu nie widziałem, muszę przyznać. Pewnie mi teraz nie wyjdzie. O, jest. Nigdy w życiu nie widziałem takiego flasha, żeby ktoś zrobił. Stąd też mi nawet nie wyjdzie, no nieważne. Także to jest fajna opcja, że można sobie właśnie flasze w różnych tam miejscach potrenować, a niektóre po prostu są trudniejsze, prawda? Tak samo mamy z wardami, prawda? Mamy od razu ten reset cooldownów, także niektóre miejsca są nie takie łatwe, jak na przykład to. No nie do końca, nie do końca, nie do końca. Chcemy do tego krzaka. Ej, kurczę, popsuło się. O, jest, widzicie? Także też sobie można po prostu już na pamięć nauczyć się, jak to wrzucać. Ja niestety nie potrafię cały czas. No niestety. O, działa, dobra, okej. Okay. Właśnie kiedyś miał powstać, kurczę, poranik do wardów. I myślę, że z tym sandbox modem w końcu to się stanie. Także na pewno jest coś takiego w planach. Tak samo pomyślałem na temat tych poradników, które zamierzam robić, że każdą postać, którą zamierzam poradnikować, najpierw wezmę na sandbox moda i porobię jakieś tam sztuczki, takie użyteczne playsy itp. I dopiero później zagram sobie normalną gierkę. Bo no, nie w każdej grze można pokazać każdą rzecz, którą można zrobić, prawda? Także ten sandbox mode jest super. Także myślę, że dopiero jak wejdzie to, no to wtedy sobie będę coś kombinował. No i te wardy oczywiście różne, różniaste są, stąd można tutaj dać warda, też to można przetrenować. Oczywiście na pewno mi nie wyjdzie, ale dzisiaj wychodziło, bo na streamie próbowałem. Dawaj, musi, chociaż jeden, dawaj. Za cholernie pamiętam, gdzie to się dawało. Stąd tutaj się da, musicie mi zaufać. Stąd tutaj, chociaż to nie jest taki aż trudny ward, ale też można, widzicie, dajecie tutaj, on idzie tutaj. Także takie wardy sobie można fajnie przetrenować. I pewnie jeszcze kilka takich miejsc jest. Tutaj stąd, tutaj można dać. To jest fajne. I pewnie wiele jeszcze takich. Bardzo fajna opcja jest z tymi, jak to się nazywa, lalkami, manekinami, cholera wie czym. Jest to brane jako champion, tak jak mówię. Także wszystkie jakieś tam kombosy można przećwiczyć. Jak możecie zauważyć, możecie sobie też zerknąć, ile wasza umiejętność zdała obrażeń. Także fajna opcja, tylko z tego co widzę, to te laleczki, czekaj, tutaj można schować, mają 100 tego, 100 armoru i 100 magic resistu. Myślę, że powinni to, znaczy myślę, że dadzą opcję po prostu zmienienia tego. No bo wiadomo, niektórzy chcą przetrenować na przykład combo syndrom na 6, no i trzeba dobrać do tego, ile ma magic resistu przeciwnik, prawda, w tej minucie, także to by się przydało. Ale, no jak mówię, dopiero wczoraj to wyszło, także na pewno będą to jeszcze uskuteczniać i spoko. No i wiadomo, wszystkie jakieś tam playsy właśnie Lee Sinem w takim stylu można sobie właśnie trenować na tym trybie, także jest spoko. Dzisiaj właśnie jakimś tam Azirem sobie próbowałem też te wszystkie sztuczki. Cassia próbowałem sztuczkę, na Lysinie się pobawiliśmy, także wszystko co sobie się można nauczyć i to jest fajne, bo tak jak właśnie mieliście custom game'y czy jakieś normale, no to wiadomo, można się było tego nauczyć, tylko prawda, flash był co 5 minut, prawda, a tutaj macie te flashy cały czas, także wszystkich flashy się można nauczyć, wszystkich jakichś place'ów itp. I to jest super. I teraz, dlaczego Riot nie chciał tego prowadzić wcześniej? Dlatego, że właśnie mówili, że nie chcą czegoś takiego, bo zabiłoby to jakiś taki fan z gry, że ludzie by się bardziej uczyli grać w grę, żeby być dobrym, a nie po to, żeby, wiecie, tam mieć zabawę z gry, prawda? Ale patrząc na to, jak aktualnie League of Legends wygląda, wszystkie ligi, wszystkie pieniądze, jakie w to
są pompowane, no to jednak są ludzie, którzy chcą być w tą grę bardzo dobrze, prawda? Chcą wszystkie swoje mechaniki itp. Mieć na 100% wyćwiczone, dlatego dla takich osób jest to bardzo fajna sprawa. Czy też ewentualnie nawet jak ktoś, wiecie, nie wiem, kupuje nową postać, chce sobie ją potestować, to również jest to świetny mod, żeby ją po prostu wytestować, a nie gdzieś tam ją brać na rankedy, czy nawet na normale, prawda? Niektórzy ludzie na normalach chcą też jakieś tam normalne gierki, także jest to fajna opcja i ewentualnie jak ktoś tam chce właśnie doszlifować umiejętności na jakichś postaciach, to można się wszystkich jakichś takich sztuczek nauczyć. Ja na przykład pamiętam, że tego Lee Sina uczyłem się na Urfie, gdzie tam cooldown na flasha był 40 sekund, prawda? Więc to jakoś tam szło. Ale no teraz na tym sandbox modzie jest po prostu zdecydowanie cudownie. Także wszystkie jakieś tam doskakiwania do wardów itp. Można robić. No, na takim pingu to tego nie zrobię za szybko. Także to jest mega, mega fajne. Na przykład dzisiaj na ESL-u się nauczyłem jeszcze tego. Takiej sztuczki, której za cholerę nie potrafiłem. Ta sztuczka polega na tym, że tutaj za pomocą E można przeskoczyć tą ścianę, tutaj można przeskakiwać. I w końcu się tego nauczyłem. A na przykład nie wiem ile zagrałem gier tych na ESL-u, pewnie, nie wiem, z 20 może w życiu, coś takiego. Nigdy się tego nie nauczyłem, a tutaj proszę. Zajęło mi to 2 minuty i już wiem jak to działa. Także świetna sprawa, można się wiele rzeczy dowiedzieć. Także tyle, jeśli chodzi o ten sandbox mode chyba. Tak mi się wydaje. No, nic więcej. Może w końcu zacznę coś lepiej CS-ować. Powiedziałem sobie, że jak wejdzie ten mod, to każdego dnia, jak będę streamował, pierwsze 10-15 minut streama, to będzie CS-owanie. Taki jest mój plan na to, jak to wyjdzie. Coś takiego mam w planach. Czy mi się uda? Zobaczymy. No jest to żmudne, ale no cóż. Tak samo jak macie w CS-ie, prawda? Niektóre są takie mapy, żeby sobie tam trenować, prawda? W CS-ie coś takiego macie. W LoL-u czegoś takiego nie było. Trochę głupio, prawda? Ale już będziemy mieli. Ale kiedy będziemy mieli? No cholera wie. No, na razie można to robić na PBE, także jak ktoś jest bardzo niecierpliwy, można sobie ogarnąć PBE i kombinować. Ale no jak ktoś nie jest bardzo niecierpliwy, no to może poczekać. I chyba tyle. Zabiję sobie rynek to na ostatni raz i możemy kończyć. Wszystkie właśnie. Kurde. Dzisiaj właśnie grałem 1,5 godziny na tym sandbox modzie i się zachwycałem, jaki ten mod jest super. I no kurczę, no jest super po prostu. Wcześniej nie potrafiłem tej sztuczki za cholerę robić. O, to akurat nie do końca o to chodziło. Coś w tym stylu. Znaczy też już potrafiłem to wcześniej robić, ale tutaj można tego się tak szybko nauczyć. To jest przepiękne po prostu. Jestem mega zajarany tym trybem, naprawdę. Także świetna sprawa. Mam nadzieję, że wyjdzie jak najszybciej, no bo tutaj na PBE jest 200 pingu, prawda? Więc jest większe ograniczenie, także nie każdego playsa można zrobić, że tak powiem. Na przykład Kha'Zix z double jumpa można wytrenować, także czekam jak to będzie na normalnym pingu. Będzie super. Także powtarzam, nie wiem kiedy to będzie, proszę nie pytać. Jak będzie, to będzie. Jest na razie tylko na PBE. Jak ktoś chce pobrać PBE, czy tam sobie ogarnąć, to proszę napisać PBE w Google i tyle, no chyba wszystko powiedziałem, tak mi się wydaje, niczego nie pominąłem. Mam nadzieję, że tak. Wardy, flashe można trenować. Place'y. Chyba tyle. No, mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Jak coś pominąłem, to zapraszam do komentowania, zadawania pytań. Tyle. Bye bye, dziękuję za obejrzenie. Życzę miłego dzionka oczywiście.